dla każdego sportu. Basia Gołąbiowska, TV Reklama, ze mną Paramaxil. Dzień cześć. Dobry, hejka, witam serdecznie. Mówiłeś na zadymce, że długo nie wiedziałeś, kim jest Mavs, twój obecny przeciwnik. Po jakim czasie udało ci się to ustalić? Musiałem mieć konferencję, no rzeczywiście byłem trochę w szoku, no bo było lekkie zawirowanie, jak wpisywałem jego ksywkę w Google, no to wyskakiwała mi drużyna koszykarska Mavericks. To też było trochę ciężko, no ale widzowie zaczęli mi coś podsyłać i pisać na streamach, że to taki ziomek, co pucuje się Magicalowi i Labrydze, żeby tylko zaistnieć, i rzeczywiście gdzieś tam udało mi się go zlokalizować na Instagramie, że ma jakiś profil, ale z tego co widziałem, to ten profil na Instagramie to też z jednego dnia z 10 obserwujących skoczył na 90 i mówił, że to przez jakąś aferę. Nigdy nie widziałem takiej sytuacji, a w social mediach jestem już trochę, no także jakaś wydmuszka, jednocześnie atencji już typowej, co próbuje zaistnieć. To też nie dziwię się, że tak dymi na siłę i szuka dziury w dupie, za przeproszeniem, no. Czyli myślisz, że 90% followersów kupionych? Ja nie wiem, ile on ma, ale jak mu skoczyło z 10 do 90, no to to pewnie coś koło tego, no tak mi się wydaje. To jest takie, wiesz, niestandardowe zjawisko, nawet przy jakichś większych... O jaką aferę chodziło, że tak podskoczyli followersi? Ja nawet nie pamiętam, on coś mówił na pierwszej konferencji, że była jakaś afera, w której brał udział, ale kompletnie ja nie słyszałem o tej aferze, więc totalnie chyba coś z Nikitą, że on tam był jakoś zamieszany delikatnie w to uniwersum magikalowe, ale ja nawet wydaje mi się, że on odgrywał tam totalnie nieznaczącą rolę i to był taki, wiesz, pretekst do tego, żeby sobie napompować Instagram i żeby tym szafować we Freak Fightach, żeby jakkolwiek się pokazać, żeby mieć szansę na ekspozycję. No, wydaje mi się, że po prostu, no mówię, że nie jest dla niego być albo nie być, ale z tego co widzę, z tego jaką desperację prezentuje, no to niestety, wydaje się, że jest wręcz przeciwnie, nie? Że to dla niego jest żyć albo umrzeć. Nie? To ile w końcu czasu, jakby ustalenie, kim on jest, ci zajęło? No, tak, zapomniałem o pytaniu. Gdzieś tydzień po konferencji udało mi się zlokalizować, właśnie moja dziewczyna mi pokazała jego profil na Instagramie. I gdzieś jakoś udało się ustalić, że no jest tego uniwersum. No, widzowie mi pisali na Instagramie, kim on mniej więcej jest, także już miałem jakiś punkt zaczepny. No ale byłem rzeczywiście w szoku. Ludzie tam pisali, że się obsrałem go na pierwszej konferencji. Prawda? Krzesła lecą. Prawda jest taka, że nie wiedziałem po prostu, kto to jest. No i taki znużony raczej byłem. Taki standardowy dawanie prezentów, jak typowi ludzie, co nie mają nic do... niski iloraz inteligencji, jakieś prezenty cringe'owe, dziwne zachowanie, stanął na krześle. To wiesz, typowa taka desperacja, no. Dzisiaj na programie mocno cię atakował, mocno dymił. Jaka jest właściwie geneza waszego konfliktu? Ja nie wiem, wiesz, od początku wjeżdżał we mnie i próbował sobie jakoś uargumentować to, jak się zachowuje. Prawda jest taka, że dostał pewnie jakąś... Ja dostałem kilka propozycji i będąc w trakcie melanżu powiedziałem, że tak. Jeżeli to jest ten, który miał brać udział w turnieju gladiatorów, to ja mogę się z nim klepać. Wymyśla tak naprawdę. To jest konfabulacja. No, wiele rzeczy, które mówił na bieżąco na programie, dementowałem. Więc to jest taka wydmuszka, ten konflikt. No ale... Takie rzeczy na mój temat, które no, nie są zgodne z prawdą, że coś pisałem do jakichś nieletnich, nigdy w życiu takich rzeczy nie robiłem. Fakt faktem, parę razy w życiu zdarzyło mi się rzucić jakąś taką najwyższych lotów satyrą, celem rozładowania emocji, za co przepraszałem. Czasami rzeczywiście, jestem już takim gościem, że najpierw powie, później myśli, że nie gryzę się w język, ale wmawianiem jakichś takich podłych rzeczy, to tak naprawdę nie godzi się. No, chłop, który uważa się za zasadowca, pomawia mnie tak naprawdę, to jest mocny konflikt osobowości całej postaci. No, to tak właśnie wyglądają ludzie, którzy wszystko zrobią i wszystko powiedzą, żeby tylko uszczknąć kawałek tortu z Freak Fightów dla siebie, nie? Zapytam, w jakiej formule walczycie? Jaka waga? O, właśnie ten temat się mieli. Przed chwilą była gadka z prezesem federacji i dalej nie jestem pewny, bo ja niedługo mam pociąg, a byłem poproszony o to, żeby dać wywiad. To też zjawiłem się tutaj, zaraz uciekam. Uciekam z powrotem do Krakowa. Jest to mielone,
nastąpił szum informacyjny gdzieś na linii mój menadżer i władze Prime'u, a jego menadżer władze Prime'u. Oni myśleli, że MMA, on ćwiczył MMA, ja myślałem, że boks, ćwiczyłem boks, ja myślałem, że on w ogóle nie będzie robił wagi, on przychodzi i mówi, że zrobił 8 kilo. No kurczę, tutaj wiele rzeczy ewidentnie zawiodło, nie wiem, na czym ostatecznie to stanęło, coś chyba jest mówione, że ja i on w małych rękawicach i teraz chyba gadamy o boksie i o limicie wagowym, nie? Także jest to docierane, wydaje mi się, że tak jak ja podpisywałem swoją umowę godzinę przed ostatnią walką, to w tym przypadku też jakoś dogadamy. Ja lubię spontaniczne decyzje, ale tutaj już delikatnie zostało mi podniesione ciśnienie przez pewnego pana, który powiedział, że a zresztą nie będę tego cytował, ale no, na ten program wchodziłem mega już wkurzony, także no, łatwiej było mnie na pewno podpalić, mimo tego, że rozmawiałem z takim troglodytą. No. Mhm. Mówiłeś też, że wypromował go Denis Labryga, więc pytanie, jak oceniasz jego znajomość właśnie z Labrygą i z Magikalem? Ja nie wiem tak naprawdę, to też podpuścili mnie w reżyserce, żebym powiedzieć jakąś głupotę. No w sensie chodziło generalnie o to, że no... Jaką głupotę? No, że Denis miał tam jakąś aferę około transową, w sensie, że niby się tam umawiał z kimś. Nie wiem, jak było tam rzeczywiście, ale jak wyszedłem się wyścigać, to mi tam zgarnęli i w reżyserce mówili, no powiedz mu, że jak ty mu tak przypinasz, w sensie, jak on mi tak wbija szpilę o tym, że to no czemu nie robi tego do Denisa? No to nie były moje słowa, też dałem się podpuścić, delikatnie byłem wcięty. Więc no nie znam jego relacji, tak naprawdę ja się, wiesz, tak moje informacje na jego temat są szczątkowe. Wiem tyle, że no gdzieś tam krąży jak satelita i wokół Magikala, i wokół Denisa. Gdzieś tam ludzie posyłali mi jakieś materiały z panią Gosią, czy też z Denisem, ale co oni tam robią, to ja nie mam zielonego pojęcia. No wiem, że no to nie wygląda, w sensie to wygląda po prostu tak, jak jest. Czyli no osoba, która chce bardzo zaistnieć, no szuka sobie jakiegoś wytrychu, bo samemu nie jest na tyle kreatywna, żeby cokolwiek do tego internetu wnieść. Nie? Mhm. Po prostu szuka kogoś, kto pomoże mu zabłysnąć i stanąć w świetle reflektorów. A co sądzisz o Natanie Marconiu i o tym, że będzie walczył teraz w Prime? A to już zostało ogłoszone? Tak. Aha. Uważam, że to całkiem świeże i ciekawe. Właśnie, no, spodziewałem się poniekąd, no, Natan wrzucał to już na Insta Stories, że widzimy się we Wrocławiu i w Warszawie. Nie, czy ta Warszawa jest potwierdzona, bo z tego, co mi wiadomo, to Fame, nie chcą o tym mówić głośno, ale rzeczywiście tam Narodowy no, mocno wywiera naciski. To takie przynajmniej są pogłoski w kuluarach na te zestawienia i na ludzi, którzy są bardziej, trochę mniej lub bardziej kontrowersyjni. No nie, czy rzeczywiście dojdzie do walki na Narodowym, a jednakowoż to zestawienie Natana jest już ogłoszony przeciwnik, czy jeszcze nie? A nie wiem, musiałabym zweryfikować. Dobra, to na razie nie mówmy, ale to zestawienie wydaje mi się, że no, zasługuje na rangę no, tego zestawienia, które będzie... Jeszcze nie ma rywala. Okej. No, jak jeszcze nie ma rivala, to ja nic oficjalnie nie wiem, w sensie nikt nic nie mówił, no ale uważam, że zestawienie ciekawe, jak najbardziej no, wpasowujące się w konwencję i w ten primik, który teraz się będzie odbywał. No brakowało takiego zestawienia. Tak, ale właśnie co myślisz o Natanie, czy zawalczyłbyś na przykład z nim? No kurczę, ja już powiedziałem, że freak fighty dla mnie, na freak fightach się dla mnie świat nie kończy, ja sobie streamuję i to jest moje główne zajęcie. Ja nie jestem o tyle zesperowany, że robię tylko to, ja głównie sobie streamuję i to jest dla mnie priorytet, więc ja nie chciałbym się kopać z kimś, kto waży 90 kilo i to był główny powód, dla którego ja nie chciałem walki z Mavsem. Po prostu właśnie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że no, walcząc z kimś, kto waży 20 kilo więcej, a w dniu konferencji rzeczywiście tak było, no jest dużo większa szansa, podwyższone ryzyko, a ja nie chcę być wyłączony z aktywności w internecie, no bo to nie, niekorzystnie będzie wpływało na moje dalsze losy, no też na sam poziom we Freak Fightach, potencjalnie na kolejną walkę, na możliwość streamowania, no dla mnie najważniejsze jest to, żeby wyjść zdrowy z tej walki, dobra. Co ty pierdolisz, ważyłem 20 kilo więcej? On wszystkim opowiada, że ja ważyłem 100 kilo, no jak możesz pierdolić? Słuchaj, gadaliśmy przed chwilą, ustaliliśmy zasady, przyznałeś się, że pierdolisz Amazony i dalej kłamiesz. To no. Ile cięższy jesteś na ten moment? Teraz od niego jestem cięższy o, poczekaj. 10 kilo. O 7. Dobra, no i dobra, powiedział... matematyka, ile ważysz? Ile ważyłeś na konferencji? Na konferencji ważyłeś 90, ja ważyłem 70. Teraz? To i tak nie jest 20 kilo, kolego. Dobrze, to jest 18, no wielkie mi halo, 2 kilo różnicy. No, ale nie, 8, bo pierdolę, słuchaj, na konferencji poprzedniej ważę 100 kilo, a teraz wiesz, a teraz o, zobacz, patrz. To w tych spodenkach byłem wtedy. Co jest? 8 kilo. Tresowana jak małpka. Pokaż 8, ile waży. Nie, 8 kilo zrzuciłem do niego. A dalej, słuchajcie, on jest 4 lata we frikach, kurwa. Ja zrobiłem 60 treningów, kurwa.
I przyjmuje z nim rękawice, a on ucieka cały czas i robi taki, kurde, nie wiem, dziwny jakiś tutaj kolap, nie? Ustalenia były inne po prostu i nastąpił szum komunikacyjny. Ja nie będę się, wiesz, do jakiegoś gościa, który przyjął, w moich informacjach przyjął te zasady. Jak się dogadamy, to się dogadamy, jak nie, no to nie ich. To nie jest dla mnie być albo nie być. Jak już mamy tutaj konfrontację, zapytam się ciebie właśnie, jakim będzie dla ciebie przeciwnikiem Mavs pod względem trudności. Nie wiem, mam to wyjebane, to jest freak fight. Co się stanie, to się stanie. Ja wchodzę wygrać, a jak się nie patrzę nawet, nie oceniam tego w kategorii, czy wygram, czy nie wygram. Po prostu chcę, żeby to była w miarę równa walka i żeby każdy był zadowolony, jeśli chodzi o strony. No myślałem, że jesteśmy dogadani, jak nie jesteśmy, no to pogadajmy znowu. Jakim będzie przeciwnikiem? No leż, kolejny leż do naklepania, nie? No, gdybyśmy się bili w MMA, to pewnie byłoby, ale doszło do boksu, w sensie było mówione o boksie, no to niech na tym boksie zostanie, no bo tak trenowałem i tyle. Mówiłeś też, że masz coś specjalnego przygotowane na, tak samo jak miałeś na olejnika. To prawda. Czy to masz faktycznie taką niespodziankę? Jest niespodzianka, czekajcie, no będzie, no wydaje mi się, że... Uchylisz rąbka tajemnicy? No nie, no bo wtedy nie będzie zaskoczenia. Nie będziesz spoilerował? Nie będę spoilerował, ale no myślę, że no przeciwnik może być w ciężkim szoku. Okej. No i widzowie będą zadowoleni raczej. To wszystkie pytania z mojej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam widzów, kłaniam się, hej. Dziękuję. Cześć.